Siemaneczko, ja jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku, gdzie pokażę wam, jak zrobić ciekawe efekty do waszych zdjęć. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Pierwszy efekt będzie bardzo prosty. Zrobimy taki oto efekt tego zdjęcia. Zrobimy to na innym przykładzie. Tu jest Klaudiusz, więc tutaj macie też Instagrama Klaudiusza. Widzicie, teraz przypiął się do niego. Możecie sobie wbić do niego. Dobrze. Zaczynamy, klikamy sobie widok, dajemy nowa linia pomocnicza, musi być linia pomocnicza pionowa, pozycja 0 pikseli, linia nam się pojawia i teraz mamy zaznaczoną naszą warstwę tutaj, schodzimy tutaj, klikamy sobie w to oto kółeczko, dajemy barwę i nasycenie, dajemy nasycenie na minimum, znaczy no na minus 100 i teraz dzieje się magia, klikamy sobie tutaj oto w pędzel, twardość dajemy sobie 0. Musicie mieć tutaj czarny kolor, bo jak dacie biały, to usuwacie, a czarnym malujecie. I teraz ważna sprawa, żeby jak będziemy jechać po tej linii, to widzicie, że ona przechodzi. Żebyśmy nie musieli robić tak równo, żeby po kolei tak równiutko jechać przy linii, żeby nie wyszło nam za krawędź, robimy prostą rzecz. Czyli bierzemy tutaj zaznaczanie prostokątne i ono automatycznie nam do linii się dostosowuje. Teraz klikamy sobie pędzel. I możemy malować, bo mamy zaznaczony element i nie wyjdzie nam pędzel poza obrys tej pracy. I więc co, zajmiemy się malowaniem, ja to pomaluję i zobaczycie efekt końcowy. Jak już widzicie, jak to mniej więcej wygląda. Dobra, gdy mamy zrobioną już połowę, to zajmiemy się drugą połową zdjęcia. Teraz odznaczamy sobie Ctrl D, robimy jeszcze raz to samo z drugiej strony. No i teraz tutaj trochę więcej, bo trzeba jechać przy krawędziach, bo teraz robimy sobie tło. Dobra, i tak oto wygląda nasz efekt końcowy, tylko jeszcze sobie usuniemy linię pomocniczą. I tak wygląda nasze zdjęcie. Przechodzimy do następnego. Do wykonania tego zdjęcia potrzebujemy dwóch zdjęć. Mamy pierwsze już, no i drugie, tutaj zamontowałem aparat na szczotce, bo nie miałem nikogo do pomocy, więc tutaj zamontowałem sobie aparat na taśmie do kija od miotły. Próbowałem trzymać tak, żeby on się nie ruszał za bardzo, ale to nie wyszło. Jedyne co musimy teraz zrobić, to tak, nałożyć to zdjęcie na to. Gdy już przenieśliśmy zdjęcie, musimy zrobić tak, odznaczyć tutaj tą kuleczkę na warstwie, zaznaczyć obie warstwy, dać auto wyrównywanie warstw, dajemy automatyczne, wyłączamy tą warstwę na dole, bierzemy tą, gdzie jest aparat i teraz bierzemy sobie, ja używam na przykład szybkiego zaznaczania, zaznaczamy sobie nasz aparat i pozostaje nam tylko kliknąć Ctrl J, mamy nasz aparat, możemy sobie tą warstwę usunąć i co trzeba teraz zrobić, zaznaczamy sobie nasz aparat, zaznaczamy aparat, warstwę aparatu, klikamy filtry i dajemy sobie rozmycie oraz poruszenie 20 pikseli, no 20 pikseli starczy, aparat jest poruszony i teraz możemy sobie płaszczyć nasz obraz, odpalić sobie filtr, kamerę i zedytować nasze zdjęcie. I tak wygląda nasze zdjęcie na sam koniec. Odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wbijajcie na mojego Instagrama. Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.